jedziemy, już jedziemy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, wzorz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizonosz poza prawem. Dziś przejdziemy się znowu nawet Trillo. Ale jak to jest nawet Trillo, zawsze jest jakiś problem. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się znaną trasą, którą bardzo często jeździliśmy w poprzednim cyklu 2018. No, co tu dużo nie mówić, naprawdę dosyć często się pojawił ten motyw, gdzie jeździliśmy właśnie w tej trasy od tutaj właśnie dworca centralnego do placu Unii, przez Politechnikę, Pola Mokotowskie i takie tam różne takie ciekawsze miejsca i mini plato oczywiście. Ale niestety w tym odcinku nie spodziewałem się, kiedy wypożyczamy rower, że będę mieć taki problem. No ale niestety, jak to ja, muszę na coś wzory natrafić. I natrafiłem na rower, który nie działał trzeci bieg. Tak, przerzutki działały tylko pierwsza i druga, trzecia działała tylko na tyle, że jeżeli cały czas pedałowałeś, to działało. Kiedy puściłeś nas na chwilę, to już nie mogłeś, bo zwalniałeś, bo nie dało się po prostu chwycić biegu. Łańcuch coś był poluzowany, ale nie chciało mi się wyrzucić już rąk, więc chciałem dojechać na czas, poza tym 20 minut. I udało mi się akurat tutaj 10 minut. Składam, jakbyście byli ciekawi, dzisiejszy odcinek będzie trwać około 2... Będzie... Przejedziemy odległość około 2,5 km. Nie mam zbytnio dzisiaj jakiegoś tutaj tematu specjalnego i też jak może zauważyliście, a widząc, pozbawiam się zbawia rzadko. To związane jest z tym, jaka jest aktualnie pogoda na zewnątrz, ale ponieważ w najbliższą niedzielę ma być... Nie wiem, to jest 17 jakoś stopni, więc będzie jakiś maraton sobie zrobię, nie jakiś nową serię jeszcze muszę wymyślić i będziemy nagrywać też materiał polityczny prawdopodobnie w najbliższy weekend, więc będzie się trochę działo i mam nadzieję, że też trochę wyjdę na powietrze, pokręcę się i ponagrywam te różne rzeczy właśnie takie ważne. Tu jest swoją taka stacja magiczna, której nigdy nie skorzystałem, ale zawsze obok niej przejeżdżam. Może kiedyś mi się uda z niej skorzystać. Nie wiem zbytnio po co też będę z niej korzystać, bo tutaj akurat jest bardzo mało rzeczy interesujących mnie, ale na pewno za tydzień, albo nawet za trochę dłużej, będą się pojawiać nowe odcinki na przykład od placu Narutowicza, przy lotnisku, w różnych nowych miejscach, gdzie jeszcze mnie wcześniej nie było, będę się zaczynać trochę pojawiać, ponieważ, no jak możecie domyślać, trochę się zmieniło przez ten rok. Poza tym na Dolnym Okotowie, Wilanowie pojawiły się dużo nowych ścieżek rowerowych, do mnie też się pojawiła nowa ścieżka rowerowa, na Kasprzaka. Dosyć dużo tych nowych rzeczy to jest. Z tego, ja tutaj się bardzo gubię ostatnio w przepisach ruchu drogowego. Ja muszę sobie przypomnieć, jak to było. Że się chyba... Poczekajcie. Z prawej przepuszcza, co nie? Samochody. Nie, no chyba tak. Tak mi się wydaje. Bo to powinien pamiętać, ale akurat to jest jedna z tych rzeczy, które właśnie... Pamiętam, prawa czy lewa, ale raczej prawa. Ta, raczej na pewno prawa. Bo przepuszczałem ich tutaj z prawej, a oni nie chcieli jakoś. Dziwnie. A nie było pokazane, że mam pierwszeństwo, więc dlatego stwierdziłem, nie no, chyba... O, widzicie, na przykład tutaj ten gościu nie puścił, ale nie wiem zbytnio o co chodziło, więc... No nie wiem, my mieliśmy na pewno tutaj zielone światło i to jest pewne. To jest właśnie magiczny fragment i jak widzicie, nie wiem czy pamiętacie, jak tutaj się kiedyś spędziłem do 35 na godzinę. No teraz nie było możliwe, bo nie miałem trzeciego biegu. Więc ten odcinek jeszcze kiedyś na pewno powtórzymy, aby przyspieszyć i trochę przyjechać tutaj, żeby była mocniejsza prędkość. Dzisiaj przy całym odcinku jest tylko i wyłącznie Mod Nation. Puszczam, bo nie chciało mi się szukać odcinku, bo nagrywam to o 23 standardowo. Jeszcze przed chwilą sobie trochę w moim mieście tutaj na komputerze posiedziałem Cities i po do tego naszego tutaj parku rozrywki bardzo dużo krzaczków, kamieni i różnych tam takich bardzo ciekawych rzeczy, pięknych ścieżek tam trochę zbudowałem. Teraz to wygląda to pięknie, a jeszcze jak to skończymy, to będzie w ogóle jeszcze tam bulwary do zrobienia, więc też fajnie. I z takich ciekawostek mam jeszcze a propos mojego kanału seria z Minecrafta, tak zwanego Minecrafta, będzie trochę się zmieni, ponieważ póki co mam małą bardzo oglądalność. I kolejny odcinek, jeżeli mi się uda, pojawi się w całości po angielsku. Tak. No może nie wiem, nie no, opis pewnie też dam angielski.
Ale zaczynając z tego... Hello! Nie, czekaj. Hello, welcome back and here is Avizjonosz. I takie tam te różne rzeczy. To się na pewno będzie działo. Może nawet jakiś tutaj Avizjonosz poza prawem będzie. So here we have Polytechnika Warsaw. Yeah. And try to think what else to know. This is the trio, the most... bike in the Warsaw. Beautiful. Useful and not powerful. And here we have some bike track, that is called chyba to było bike car. Bike track. Tak pamiętam, bo to z tym szukałem i się zdziwiłem, że to jest bike track. Ścieżka dobra, dobra. Dobra, ale tak czy siak, uczymy się słówek zawiedzącza. Nie zapamiętujcie tego, tak? Bo może się mylę, tak? Nie pamiętam dokładnie tego. No tutaj standardowo ścieżki. Tutaj się dużo nie zmieniło na tej trasie. Właściwie nie wiem, co by tu się miało zmienić. Ścieżki dowodowe, jak tutaj były, wszędzie tak są. Sygnalizację świetlną mogliby czasami poprawić, ale to chyba też raczej na to nie mam co liczyć. Bo w końcu jednak samochody rządzą w Warszawie. A nie autobusy, nie tramwaje. No, chociaż tramwaje to też. Ale nic innego, nie wiem, czy kojarzycie, ostatnio miałem taką ciekawostkę, mogę powiedzieć. Na pewno słyszeliście, tam na placu Zawiszy ostatnio się tam trochę udos waliło. Przejechały sobie jakieś wieśniaki z nie wiadomo skąd. I sobie normalnie Warszawę zaczęli mi tutaj psuć. Tramwaje zepsuli, autobusy zepsuli. No, ja rozumiem, że chcecie protestować pod prezesem, ale protestujcie pod prezesem, a nie pod na rządzie Zawiszy. Bo tam akurat jest naprawdę bardzo... Dobrze, że nie rzeszli na tole, tak? Bo tam jeździ WKD, SKM i w ogóle cała to by dopiero rozwalili, a na szczęście byli tylko na górze, ale żeby mi palić tutaj jeszcze opony i zatrudować środowisko, macie ketaków, tam gorzej może być, ale nie w Warszawie, już tutaj jest... W stolicy trzeba oddychać, tak? Jak to powiem? Powiem tak, jakoś trzeba oddychać. Ogólnie to jest całkiem nieźle, ale trzeba jakoś oddychać. Dobra, dość nagadanie się o tym, jaki tu mamy piękne powietrze w Warszawie. Z tego, ja nie wiem co ja na siebie, ale się cały czas rozwalam gdzieś tam, obijam o ściany czy coś. Na sonie zazwyczaj. I po prostu teraz jestem cały jakiś pobity przez siebie. Dobra, mniejsza z mojego gadania. Najbliższy weekend może się pojawią jakieś odcinki, nie wiem jak. Nie wiem co, gdzie i jak co będzie. Tego wam nie jestem w stanie zagwarantować. Bo muszę w końcu znaleźć PlayStation, a już od miesiąca próbuję znaleźć, od ferii. Na dół, bo tam jest jego miejsce w końcu. Ale zobaczymy, tak? Na pewno będę musiał go w końcu znieść, wtedy będę musiał jeszcze trochę zwolnić z odcinkami. Swego, mam nadzieję, że odcinek się podobał ten ze Snowfalla, bo tam go nagrywam 3 dni. A póki co, jak tam widziałem, to tak... No... Bywało lepiej. Znaczy, na pewno miał więcej wyświetleń Minecrafta, ale... Industries nie wiem, czemu swojego ma bardzo dobrą popularność. Ja może tego, że rzadko się pojawia, ale... Co tego, mam dla was pytania, jak sądzicie, na jakim komputerze gram w Industries i nagrywam, bo to jest akurat bardzo... To jest bardzo śmieszne. Dobra, tak, jak widzicie, dojeżdżamy powoli już do Placu Unii. Widzimy naszą tutaj piękną galerię handlową i budynek. Taki prywatny bardziej. W sensie ten wieżowiec, co miał się niby wpasować tutaj w to wszystko, a tak... A wygląda jak wygląda. No i wtedy oczywiście standardowo nasza ścieżka dawadowa była tak użyteczna, że aż nieużyteczna i musieliśmy... zejść z rowerą i przeprowadzić piechotą. Ja go tutaj zawsze przeprowadzam piechotą, żeby nie było akurat serca, ale tutaj to po prostu zeskakuję nagle z rowerą i se idę, o, widzieliście? Jeżeli tak nagle zwalnia, no to widać, że to ja idę, człowiek idzie i tyle, i heja. Tak, swojego może... To jest dobre, bo taki ten 10-minutowy odcinek, ten... Znaczy, to zmontowanie tych wszystkich czasów, godzin, tego wszystkiego trwało około... około 2 godzin przez to, że jeszcze grałem w Left Industries. Tak to by trwało z godziny, ale tak przecież to się bardzo długo robi niestety. Chyba. Poczekaj, ja to sobie podejrzę, może kiedy mi się kończy odcinek, bo byłoby dobrze wiedzieć. Chyba 8 minut przynajmniej mamy, czyli jeszcze tak około 2 minut plus jakieś tam jeszcze reklamy, sublime i takie tamto. To tyle wejdzie. Swego bardzo się cieszę, że będziemy nagrywać kolejny materiał polityczny, bo trochę... Powiem tak, trochę mi brakowało tego. A poza tym muszę nagrać w końcu przygodę Wiznosza, tak jak wam już mówiłem, nie mogę nagrywać, bo nie mam czystego obiektywu w telefonie, a ja tu robię wszystkie zdjęcia telefonem i nie mogę po prostu póki co nagrywać, więc póki tego nie naprawię, nie będzie żadnych odcinków, bo nie będzie to jakąś jedną wielką czarną kropkę na środku. I teraz posłuchajcie tego. Tak, chciałem się na koniec puścić wam ten utwór, który możecie kojarzyć z...
większości kończących odcinków ciągle w moim tutaj. Jak montuję jakiś odcinek i nie jest to Snowfall i nie ma jakiegoś specjalnego timelapsa, to właśnie tę muzykę słyszę na koniec. Tak jakoś wyszło. Jakoś mi się bardzo spodobał ten wód, a przy okazji jest bardzo modularny, więc mogę nim kręcić jeśli tylko mi podoba. I stwierdziłem, że też byłoby fajnie, żebyście w końcu poznali jego tam całą resztę, jak on wygląda, bo wy tylko znacie jego krótkie tam 20 sekund, 18, jak wygląda na sam koniec, więc stwierdziłem, nie no, dałem wam coś kiedyś. Dobra, tak czy siak, mam nadzieję, że ci się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę. Jeżeli jesteście nowy, subskrybuj tym dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. I na koniec, już teraz taki będzie recenzja mnie z nagrania tego filmu. Masakra, ten trzeci bip to w ogóle nie działa. Dziękujemy. Cześć!